Mam mały problem z moim panelem 5.1, on subwoofer aktywnego, wyciągnąłem go na razie z budy. Podłączyłem kolumnę kolegi, której no zwrotnicę taką trochę dziwną, nie? Samoróbkę. Po podłączeniu tego chciałem podłączyć z powrotem GDN-a i niestety robi już takie rzeczy. Jeżeli te kable od subwoofera wetknę tutaj, no to robi się coś takiego. Siedzieć mocno. I właściwie to jest wszystko, co potrafi. Wszystkie kądy ani nie są wypukłe, ani nic. Nic się nie zgrzewa. Bezpiecznik także jest cały, więc nie wiem, czego to jest wina. Obojętnie jaki głośnik podłączę, wszystko nie działa. Ale to później.